Witajcie, rodacy! Jeżeli trochę interesujecie się dronami, to markę Impulse RC na pewno kojarzycie. Ja przetestuję ich najnowszą ramę Alien 4,5. Zapraszam do recenzji. Oto cała rama. Dostajemy tak naprawdę trzy woreczki, w których znajdziemy odpowiednio komplet śrub, nakrętek i osłonki. Po środku mamy cały środek ramy, a po prawej są nasze ramiona. Co ciekawe, jeżeli zamówicie również czapkę, to podobno macie plus 10 do skilla w lataniu. Przyjrzymy się zatem poszczególnym elementom i tutaj z racji tego, że jest to zdecydowanie półka premium, nie ma co liczyć na jakieś niedoróbki i to już mogę wam od razu powiedzieć. Słupki mamy oczywiście aluminiowe, o długości równo 3 cm, więc one są dość krótkie. Mamy dwie płytki, pomiędzy które mocujemy kamerę. Dolny i górny plate posiada 2 mm grubości. Dostajemy też taką gumową nakładkę na górnego top plate'a, by bateria nam się nie ześlizgiwała. To wcześniej wspomniany komplet śrub z bliska. Dostajemy dwie grubsze rurki, by tam ukryć anteny od odbiornika. Natomiast interesującym dodatkiem są takie dwa pilniczki i będąc szczerym, nie mam pojęcia, po co one się tutaj znalazły. Rama jest bowiem idealnie wycięta i nie ma żadnej potrzeby, by ich używać. Mówiąc ogólnie, wszystkie te elementy karbonu są wycięte wzorowo. Nie posiadają żadnych odprysków ani zadziorów, no ale w tej cenie niczego innego się nie spodziewałem. Zacząłem składać tą ramę i muszę wam powiedzieć o tych 8 mocowaniach śrub, bowiem jest to świetne rozwiązanie, które wcześniej widziałem jedynie u GEP RC. Zobaczcie to jednak na zbliżeniu. Tutaj nie widzicie połowy tych metalowych elementów, bo podczas wkręcania weszły one w środek karbonu. Co to daje? Otóż cała rama dzięki takiemu zabiegowi zyskuje dużo więcej wytrzymałości, niż byśmy tylko nakręcili nakrętkę na górze. Ja w tej chwili staram się zarówno poczuć jakieś luzy, a za chwilę jeszcze będę wyginał ramę, no i muszę wam powiedzieć, że luzów nie ma nawet odrobiny. Natomiast jeżeli chodzi o wyginanie po przekątnej, tutaj muszę odrobinkę coś czuję, że się wygina. Jednak pamiętajcie jedną rzecz, do tych ramion przyjdą jeszcze 4 śruby w środku, więc na pewno trochę sztywność zostanie zwiększona. Tak to wygląda po złożeniu, ale jeszcze bez górnych śrub, bo zaraz i tak będę przekładał całe bebechy z mojego głównego drona, którego widzicie po lewej na górze. Tutaj nie mam się do czego przyczepić. Składanie było bezproblemowe i całkiem szybkie, zważywszy, że nie dostajemy żadnej instrukcji w środku. Zwróćcie uwagę jeszcze na to, że po środku, czyli tam gdzie będzie wasza główna elektronika siedzieć, macie mniej miejsca niż z tyłu, z racji tego jak ramiona są połączone ze środkiem. Mówię o tym, bo ja swojego staka ledwo zmieściłem po środku. Ba, musiałem nawet ucinać główki standoffom, by były niższe, bo inaczej górny top plate by się po prostu nie zamykał. Ostatnią rzeczą, którą tutaj musiałem zrobić, to dopasować wydruk 3D, no i dzięki temu łapcie wczorajszy nagrany materiał w 4K, a ja dalej kilka słów dopowiem. Wcześniej latałem na kopiach Alienów, czyli Martianach 220 i 215, no i muszę wam powiedzieć, że ta rama jest znacznie krótsza, węższa, niższa i lżejsza, zdecydowanie bardziej dopasowana do współczesnej elektroniki. Na pewno po przesiadce będziecie musieli poprawić swoje raty i pidy, bo rama jest bardziej zwinna i to mocno czuć po przesiadce, jeżeli zostawicie swoje stare ustawienia. Latam na tym Alienie 4,5 około miesiąca. Zaliczyłem kilka kretów mniejszych i większych i na pewno jest ona wytrzymała, co jak dla mnie jest sporym plusem. Podoba mi się również jej design. Jest co prawda minimalistyczny, ale ma coś w sobie. Dodatkowo, jeżeli nie wiecie, to na Alienie 5, czyli trochę większym bracie recenzowanego modelu, lata Mr. Steel już od paru lat, a jego chyba nie trzeba przedstawiać. Jeżeli zatem macie 300 zł, no i chcecie mieć naprawdę mocną, nie mającą żadnych luzów ramę, to ja z czystym sumieniem mogę wam Aliena 4,5 polecić. Od dziś jest to moja ulubiona rama. Jeżeli macie jakieś pytania, walcie komentarze. A tymczasem dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.